Był to zarówno czyn zbrojny, jak i codzienne, uporczywe przeciwstawianie się zarządzeniom zaborców. O tej heroicznej walce naszych przodków, dzięki której Polska nie zginęła, chcemy Wam dzisiaj opowiedzieć. Był to rok 1794. Tadeusz Kościuszko na krakowskim rynku przysięgał narodowi polskiemu, że władzy, której mu powierzono jako naczelnikowi powstania, użyje tylko dla obrony całości granic i odzyskania samowładności polskiego narodu. Powstanie kościuszkowskie było pierwszą na tak dużą skalę próbą ratowania niepodległości. Pod swoim dowództwem naczelnik Kościuszko zebrał 4000 żołnierzy, 2000 chłopów z podkrakowskich wsi, uzbrojonych w kosy postawione na sztorc, sformowano oddziały kosynierów. Na ziemiach zaboru rosyjskiego, a wkrótce i pruskiego, rozpoczęły się działania wspierające. Dalej chłopy, dalej, śwabo, otwiera się dla nas żniwo. Rzućmy pługi, rzućmy radło, trzeba jować, kij tak padło. Mućmy wrogów jako snopy, cóż to bośmy, to nie chłopy. Jeszcze i nam Bóg poszczęści, nie żałujmy na nich pięści. Mamy w ręce po 5 palców, dbijmy tych zuchwalców. Posprzedajmy woły z wozem i pośpieszmy za obozem. Posprzedajmy i poduszki, a przystajmy do Kościuszki. Niestety powstanie kościuszkowskie upadło. Mimo męstwa kostnierów i wszystkich walczących za ojczyznę, Tadeusz Kościuszko przegrał przeważającymi siłami wroga. Klęska Polaków przyniosła trzeci rok Rzeczypospolitej i wymazanie jej z mapy. Z trzech stron wicher srogi, z trzech stron idą wrogi. Ach, któż cię oddali, o kraju ty nasz drogi. Już ostra brama wzięta, już Praga w pień wycięta, już Prusek z wieży Poznania ostatnie orły zgania. Z trzech stron dmie wichura, z trzech chmur jedna chmura. Już gromem piorun bije skrwawione orle pióra. Stłumienie przez Rosjan i powstanie kościuszkowskiego i trzeci rozbiór Polski na krótko powstrzymały Polaków przed dalszymi wysiłkami na rzecz ratowania ojczyzny. We Włoszech w 1797 roku powstały Legiony Polskie, utworzone przez generała Jana Henryka Dąbrowskiego. Miały one przy pomocy Napoleona doprowadzić do odzyskania niepodległości. Polacy z ziem zaborców masowo uciekali do Włoch, do Legionu. Za Niemen, za Wisłę, ten cudny kraj włoski, tam zbiera Legiony pan Henryk Dąbrowski. 6000 naszych pod bronią tam stoi, już się Suworowa dzikiego nie boi. Na konikach skaczą szwoleżery nasze, mundur narodowy przy bokach pałasze. W piersi serce mężne w czynach bohaterstwo, a godło Legionów wolność i braterstwo. Legionom Dąbrowskiego nie udało się wskrzesić Polski. Wojując u boku Napoleona, ostatecznie przegrali. Po tych czasach męstwa pozostała nam do dziś jednak pamiątka nieśmiertelna, Mazurek Dąbrowskiego. Mimo klęski Napoleona i Legionów Dąbrowskiego, niedługo potem następne młode pokolenie Polaków chwyciło za broń. Ciągłe łamanie praw i godności Polaków doprowadziło do wybuchu powstania listopadowego. Działo się to w 1830 roku.